Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jednym z najmniejszych Jelczy w historii, jeżeli mówimy o autobusach. A dokładniej chodzi o Jelcza Mat Oławkę. Próbujemy rozgryźć jego nazwę, przedstawimy historię i rozwiązania, które tam wdrożono. Opowiemy o tym, jak dużą furorę zrobił ten autobus i mimo tak dobrego odbioru odpowiemy również na pytanie, dlaczego nie zdecydowano się na jego produkcję. Myślę, że autobus niezwykle ciekawy, a w tym materiale postaramy się wyczerpać jego tematykę. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje dotyczące autobusu Jelcz Mat Oławka, zapraszam do sekcji komentarzy. A teraz nie przedłużam i przechodzimy do materiału. Praca kierowcy autobusów w Polsce to jedna z najbardziej niedocenianych branż w naszym kraju. Praca kierowcy niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność, a wynagrodzenie tego niestety nie odzwierciedla w porównaniu do innych zawodów w naszym kraju. Zawodowi kierowcy kochają swoją pracę i nie wyobrażają sobie zmiany jej specyfiki. Dlatego daj sobie szansę, wykonując tę samą pracę, ale otrzymując lepsze zarobki. Rozpocznij pracę na terenie Niemiec na niemieckiej umowie o pracę. Wcale nie musisz znać języka, a wystarczą Tobie same uprawnienia. Możesz pracować blisko polskiej granicy lub skorzystać z wygodnego systemu, który zapewni Ci tygodniową lub dwutygodniową przerwę. Do tego dochodzi wiele innych benefitów, pracujesz tyle samo, a zarabiasz znacznie więcej. Zapoznaj się z aktualną ofertą pracy u partnera dzisiejszego odcinka firmy Savvy Personal. Skorzystaj z numeru telefonu zamieszczonego w opisie i już teraz zarabiaj więcej, pracując w lepszym miejscu. A my przenosimy się 60 lat wstecz, do lat 60. XX wieku. Wtedy to polski sektor motoryzacyjny doświadczał braku małych autobusów w swojej gamie produkcyjnej. Stawiano raczej na produkcję dużych autobusów, takich jak chociażby Jelcz 272 MEX czy Jelcz 043. Ale wtedy to zespół konstrukcyjny zakładów w Jelczu zainicjował pewien projekt mający na celu stworzenie właśnie małego autobusu. Wykorzystano do tego komponenty ciężarówki Star oraz jelczańskiej przyczepy autobusowej Jelcz P01, co również zaowocowało stworzenie autobusu o nazwie Jelcz Mat Oławka. A co oznacza skrót MAT? Otóż rozwinięcie to jest bardzo proste, ponieważ oznacza mały autobus turystyczny. Premiera Oławki miała miejsce w Warszawie w maju w 1964 roku, przed władzami kraju, czyli dokładnie 60 lat temu. Karoseria tego malutkiego autobusu miała dużo wspólnego z turystycznym modelem Jelcz 014 Lux, lecz można było tutaj znaleźć kilka istotnych różnic, jeżeli chodzi o połączenie z ramą pojazdu. Kontur autobusu nawiązywał do przyczepy Jelcz PO1, a ta w momencie projektowania bohatera dzisiejszego odcinka dopiero miała zostać wprowadzona do masowej produkcji. Ale podczas projektowania tego modelu nie było tak kolorowo. Napotkano dużo wyzwań technicznych, a jednym z nich była chociażby nadmierna masa tego pojazdu. Jelcz Mat Oławka na początku ważył 5250 kg w wersji prototypowej. Aby nieco zredukować masę, przeprowadzono liczne modyfikacje konstrukcyjne. Takimi modyfikacjami było m.in. zmniejszenie grubości podłużnic z 7 mm na 5 mm, a dzięki wprowadzonym zmianom udało się końcowo obniżyć waga autobusu o 223 kg. Korekty zastosowano również odnośnie konstrukcji szkieletu nadwozia, pokrycia zewnętrznego, podłogi, siedzeń oraz innych elementów. Łącznie po wszystkich modyfikacjach, powiedzmy to odchudzających, całkowita masa autobusu spada do 4480 kg, czyli pojazd nam schudł o blisko 800 kg, czyli łącznie blisko 15% całkowitej masy. Co ciekawe, zmniejszono także wysokość pojazdu oraz wymiary podłogi. Poprzez zaprojektowanie spawanej konstrukcji integralnej ram nadwozia przyczepioną do podłużnic podwozia. Dzięki tym zmianom wysokość autobusu wynosiła 2865 mm, a wnętrze 1900 mm wysokości, co również pozwoliło na zapewnienie odpowiedniej wygody dla pasażerów, podczas gdy ci poruszali się wewnątrz autobusu. Z kolei siedzenia pasażerskie wyposażono w wysokie lotnicze oparcia, charakterystyczne dla autobusów luksusowych w tamtych czasach. Sam autobus był w stanie przewieźć od 15 do 25 pasażerów, a zależne to było od konkretnej konfiguracji siedzeń w środku. Sterowanie systemem ogrzewania umieszczono przy przednim parapecie obok samego kierowcy, gdzie zainstalowano również radio ze wzmacniaczem oraz mikrofonem. Mikrofony to charakterystyczny element wyposażenia autobusów turystycznych, które to pozwalały na wykonywanie pracy przewodnika, a w samej kabinie pasażerskiej zostały zamontowane trzy głośniki.
Zarówno przednia, jak i tylna szyba miały formę panoramiczną. Po obu stronach wnętrza zainstalowano schowki na drobne przedmioty oraz wieszaki na odzież pasażerów. W dachu umieszczono dodatkowe okna z barwionego szkła. Siedzenie kierowcy wyposażono w pełną regulację poduszki i oparcia, a koło zapasowe znajdowało się w schowku z tyłu pojazdu. Wspomniane wyposażenie mówi nam o tym, że był to naprawdę luksusowy autobus w porównaniu do jeżdżącego wtedy taboru. Projektanci z Jelcza mieli na celu stworzenie niewielkiego autobusu turystycznego, przeznaczonego do przewozu mniejszych grup i obsługiwania tras o niskiej frekwencji. Po jego oficjalnym pokazie zainteresowanie prototypem przekraczało najśmielsze oczekiwania, z licznymi instytucjami wyrażającymi chęć zakupu takiego pojazdu. Szacunkowe zapotrzebowanie wtedy według wielu doniesień wynosiło nawet 2000 sztuk, co pokazywało, jak wielu było chętnych właśnie na ten model w naszym kraju. A informacja ta będzie kluczowa w kolejnym etapie tego odcinka. Tak na chłopski rozum, skoro było tylu chętnych, no to powinna ruszyć produkcja, ale nie ruszyła pomimo tak dużej popularności. A co stało się z samym prototypem Oławki, który powstał w ilości sztuk 1? Na początku został on wypożyczony do wrocławskiej telewizji, gdzie po usunięciu kilku siedzeń i zainstalowaniu sprzętu telewizyjnego służył po prostu jako wóz transmisyjny. Ekipa wrocławskiej telewizji bardzo ceniła sobie jelczański produkt i podkreślała, że to najlepszy sprzęt, jakim dotychczas jeździli, co oznacza, że nawet w dłuższym użytkowaniu autobus ten świetnie spełniał swoją rolę. Lecz z dostępnych informacji wynika, że Oławka nigdy nie wróciła do zakładu Jelcza. Kontynuowała ona służbę jako wóz transmisyjny dla telewizji Wrocław przez kilka kolejnych lat, zanim ostatecznie została niestety zezłomowana. A jeżeli chodzi o dokładne dane techniczne, to w Oławce mogliśmy znaleźć silnik S472 o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, sześciocylindrowy, umieszczony pionowo wzdłużnie nad osią kół przednich. Ten posiadał moc około 95 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna, z jaką mógł poruszać się ten autobus, to 105 km na godzinę. Czyli były to całkiem przyzwoite wartości jak na tamte czasy. Zużycie paliwa producent deklarował na około 23 litry na 100 km, co również było całkiem sporym wynikiem, a dopuszczalna masa całkowita wynosiła niecałe 6,5 tony. Przygotowując ten materiał, niestety nie znalazłem żadnego zapisu filmowego tego pojazdu, a szkoda, ponieważ wiele aut z tej epoki jednak zapisało się na taśmach wideo. Natomiast na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć Oławkę z przyczepą P01. Jaki był sens takiego połączenia? Ciężko ocenić, jest to pewnego rodzaju zagadka. Być może chodziło o zrobienie testu obciążeniowego, bo inny sensowny powód ciężko jest tutaj odnaleźć. I wróćmy teraz do pytania, które pojawiło się w połowie tego odcinka, czyli dlaczego Jelczmat Oławka nie wszedł do produkcji masowej, mimo że było na niego tak duże zapotrzebowanie. Tutaj odsyłam Was do sekcji komentarzy, może ktoś z Was będzie miał ciekawą teorię na ten temat. Z mojej strony mogę dodać tylko obserwację, że w tych czasach władze niespecjalnie chciały się czymkolwiek wychylać, przez co produkcja takiego małego autobusu mogła nie pokrywać się z ich planami. Ale jest to tylko i wyłącznie moja teoria i chętnie poznam również Waszą opinię. A teraz dziękuję za uwagę i zapraszam na pozostałe materiały na tym kanale. Do usłyszenia.